Witam serdecznie, z tej strony Tybek, czas na kolejną dawkę e-sportu. Zaczynamy! W piątym tygodniu LCS drużyna H2K pokonuje Unicorns of Love i przegrywa z G2 Esports. W tym tygodniu podejmą walkę z Team Vitality oraz Origin. Ekipa Giants w końcu zalicza swoje pierwsze zwycięstwo i razem z Team Rocket zamykają tabelę. Ruszyły pierwsze starcia w turnieju Hearthstone GeForce Cup. W czterech grupach po sześciu zawodników walczy o wejście do fazy playoff. Na najlepszych czeka 16 tysięcy złotych i tablety Nvidia Shield. MLG udostępniło mobilną aplikację, w której każdy z użytkowników może śledzić statystyki graczy i drużyn w ich lidze. Twórcy League of Legends zamykają dostęp do trybu Dominion. Jak tłumaczą swoje działania, mniej niż 0,5% graczy wybierało ten tryb. Ujawniono szczegóły tegorocznego Capcom Pro Tour. Zawodnicy z całego świata powalczą w najnowszą produkcję Street Fighter 5. Eventy obejmą cały glob i zagoszczą m.in. do takich miast jak Las Vegas, Tokio czy Francja. W zeszły weekend odbył się turniej w Counter-Strike Global Offensive noszący nazwę Capital Cup, gdzie pula nagród sięgała 14 tysięcy złotych. Zwycięzcami zostali zawodnicy No Mercy, pokonując w wielkim finale ex-Imperial Dragons. W finale drugiego sezonu APM niemiecka formacja podjęła Flipside Tactics. Mouse Esports bez większych problemów wygrało z oponentem, dzięki czemu zanotowali na swoim koncie 20 tysięcy dolarów. Nasi rodacy rozpoczęli ten rok aż od trzech porażek. W ESL Pro League sezonu trzeciego pokonali ich kolejno FaZe Clan, Fnatic oraz Dignitas. W środę o 19 czeka ich starcie z Navi, a następnie w czwartek o 21 z Mouse Esports. Chłopaki, dacie radę! To już tradycja, kolejne, piąte już wydanie Best Gamers Tournament odbędzie się 16 i 17 kwietnia na terenie Politechniki Warszawskiej. Na uczestników czeka aż 5 gier, w których mogą się mierzyć CSGO, League of Legends, FIFA 16, StarCraft 2 i Hearthstone. Hero nie doszedł do porozumienia z organizacją Team Liquid, którą reprezentował od sierpnia 2011 roku. Głównym powodem są zmiany w systemie turnieju WCS, które uniemożliwiają koreańskim zawodnikom walkę w Europie i Ameryce. Znamy już pierwsze pary turnieju League of Legends podczas IM Katowice. W grupie A zmierzą się ESC Evers, Royal Never Give Up oraz Origin z Team Solo Me. Natomiast w grupie B zobaczymy SK Telekom T1 kontra Counter Logic Gaming oraz Fnatic kontra Kyogu Reapers. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.